Windows jednak, Wojtek, działa najlepiej. Mówisz? Tylko Windows, Wojtek, tylko Windows. Witam cię, Wojtku, serdecznie w odcinku 311 pod tytułem Tylko Windows. Odcinek sponsorowany przez Microsoft Windows Corporation. W tym odcinku będziemy mówić, dlaczego Mako jest do kitu, a Windows jest najlepszy. A tak naprawdę mam parę ogłoszeń takich... systemowych? Mam, no mam, ale nie, znaczy nie jestem. Pierwsze jest takie, że chciałbym przypomnieć oczywiście, że Patreon plus ThinkStore, rzecz 15 zł, darmowe pieniądze, zapraszamy serdecznie. Ja w ogóle wiedziałem, że to się zabawnie zaczęło, bo jest jakby ktoś, Bartek chyba na Telegramie napisał, że on kupił coś poszło do złego paczkomatu. Natomiast z drugą stronę dostał maila, że dostał dodatkowy głośnik, tylko czujnik ruchu Czujnik ruchu na HomeKit, więc jakby ostatecznie wszystko poszło do drugą stronę. Ale cały czas to będzie działało, oczywiście Patreon Thinkstore, ja potem w odcinku też opowiem jakby w ogóle jakie cuda troszeczkę porobiłem, żeby to wszystko fajnie wysyłać, więc myślę, że to też będzie ciekawe. A druga rzecz jest taka, że pojawiła się na i to taki trochę półtemat, pojawiło się to przed chwilą też na naszym kanale telegramowym. No. Właściwie można by było tam podlinkować potem ten kanał telegramowy. Grupa na Telegramie jest napisana w opisie naszego odcinka, więc cały czas wiadomo. Jest okej. Maciej Buchert, którego miałem pozdrowić, powiedział, że była rozmowa na temat oddawania 1% podatku. Więc jeśli wy jeszcze nie oddaliście 1% podatku na jakiś szczytny cel, to zdecydowanie zróbcie to. Zachęcamy oczywiście was szczerze do tego, żebyście oddali 1% na kogoś potrzebującego. To jest absolutnie, że tak powiem, dobra rzecz. Natomiast ja napisałem, że ja czekam na Pita, który przyszedł do mnie do Warszawy. Pro tip i spoiler alert, nie mieszkam w Warszawie. A on napisał podatki.gov.pl. Ja, Wojtku, wszedłem na stronę podatki.gov.pl, zalogowałem się tam profilem zaufanym i wszedłem, a tam się okazuje, że tam jest ten PIT, na który czekałem. I jedyne, co musiałem zrobić, to jest nacisnąć przycisk akceptuj i wyślij PIT. I jestem tak w szoku. Jest. Jestem autentycznie w szoku, bo ja to zrobiłem już w zeszłym roku, więc wiem, jak to szalone, działa. To jest szalone. No. Ja powiem ci szczerze, że jakby... Ja nie muszę nic więcej, nie musiałem się nic więcej rozliczać, bo jakby... Nie, wszystkie podatki zapłaciłem tutaj, bo jakby ja mam rezydenturę teraz w Wielkiej Brytanii, no nie? Jasne, jasne. Więc jakby nie mam więcej do rozliczenia rzeczy tam na PIT-ach, ale to jest totalnie szalone. Minus jest taki, że z racji tego, że ja dostałem tylko taki, że tak powiem, mini picik, to nie mogłem oddać 1%, bo nie zapłaciłem za to w ogóle żadnego podatku. Ale tam wszystko to jest zapisane bardzo ładnie i bardzo jestem pod wrażeniem, jak to dobrze działa, więc jeśli nie zrobiliście jeszcze swojego rozliczenia podatkowego, to zróbcie i tam też bardzo łatwo, z tego co widziałem, można właśnie ten 1% oddać na jakiś szczytny cel. Tak, jak najbardziej. Znaczy właśnie to jest super w ogóle, że zrobili taką opcję, no bo nawet jeżeli masz kilka PIT-ów, bo to nie dotyczy tylko pracowników. Tak, to w ogóle jest crazy, tam jest wszystko. Wszystko jest policzone właściwie i to jest tak, że wchodzisz tam i myślisz sobie, dlaczego tak nie było od zawsze? Bo to jest, to jest dobre w kontekście tego, jak wyglądają podatki w Stanach, nie? Na zasadzie, hej, musisz złożyć zeznanie podatkowe, a wy na przedwiecie ma zapłacić podatku? Tak. To powiedzcie mi, nie. Musisz zgadnąć. Policzce. A jak nie zgadnę, to co? To idzie do więzienia. No, a mało tego, w ogóle to chyba w Reply All był temat na ten temat taki, tak. Że jakby jak bardzo trudno dostać się do darmowego rozliczenia, w sensie do programu, który ci za darmo to wyliczy i wyśle do urzędu. Że tam to jest wszystko pochowane i w ogóle, wiesz, w wyszukiwarce coś wpisujesz i oczywiście to cię kieruje do płatnych wersji. Wojtek. TurboTax? I to jest odcinek numer 144 nazywający się Dark Pattern. Masakra. Znaczy to jak to wygląda w Stanach, to jest dramat. Podobnie zresztą ze służbą zdrowia w Stanach też jest dramatycznie. Więc... Mówisz? Nie słyszałem nigdy o tym, żeby tam było źle. W ogóle ani razu. Nigdy nie słyszałem, żeby cokolwiek było źle ze służbą zdrowia w Stanach Zjednoczonych, Wojtek. Nie, w ogóle Stany są super. Stany są super. Pozdrawiamy Donalda.
Tylko stany najlepsze. A Wojtek, w ogóle, tak a propos służby zdrowia, to mam taki krótki temat. Że jakby czy ktoś... będziemy rozmawiać o koronawirusie dzisiaj? Nie, nie, nie. Jakby gdyby ktoś chciał sprzedać mieszkanie, to ja kupię, mam 4 żele antybakteryjne. Wiesz co? Rozumiem to. Wiesz co, jakby żarty żartami, ale w ten weekend poszliśmy z Magdaleną na spacerek i jakby my jesteśmy regularnymi użytkownikami żeli antybakteryjnych. Okay. Ja wyznaję taką zasadę, że jakby nie chcę wychodzić, jak wychodzę z metra normalnie, to chcę sobie ręce móc zrobić żelem antybakteryjnym, bo uważam, że to metro niezależnie od tego, czy jest koronawirus, czy go nie ma, jest po prostu brudne, no nie? Okay. Więc ja mam w kurtce żel antybakteryjny, chusteczki antybakteryjne, mam chusteczki antybakteryjne, żel antybakteryjny w plecaku, Magda ma dokładnie taki sam zestaw, więc jakby my jesteśmy covered. No i, ale mi się ten żel powoli kończył antybakteryjny. Magda mówi, dam ci swój, bo ja nie jeżdżę metrem, to ty sobie możesz używać, no nie? Ale podczas naszej wycieczki, która trwała chyba z 10 godzin, stwierdziliśmy, że okej, to jak będziemy widzieli sklep Boots albo Sensbury albo cokolwiek, gdzie można kupić żele antybakteryjne, to po prostu wejdziemy, żeby zobaczyć, czy te żele antybakteryjne są. I wyobraź sobie, że byliśmy w tych sklepach, nie wiem, z 10 chyba i nie było w żadnym. Wow. Po czym na sam koniec dnia, jak szliśmy, to stwierdziliśmy, ej, chodź do takiego dużego Tesco jeszcze, zrobimy zakupy do domu, co się też łączy zaraz z moim kolejnym tematem. Podchodzimy, a koleś stoi przy żelach antybakteryjnych, taki pracownik Tesco i Magda do niego mówi, no to, że chcemy żel antybakteryjny, nie? 4 weźmy, no nie? A on do nas mówi, do Magdy, która jeszcze wtedy stała sama, tylko 2 na klienta. No i właśnie ona pokazuje, my jesteśmy razem, więc jakby to, i dostaliśmy 4 żele antybakteryjne. Wyobrażasz sobie? Autentycznie, no nie, że... jakby kupowanie żeli, ja się czułem jakbym narkotyki kupował, wiesz, jakby, a najlepsze jest to, że gdzieś też była karteczka, że na jakieś coś tam też tylko ograniczone do 2, chyba w Butcie, to taka apteka powiedzmy, nie taki rozpon, że to też papier toaletowy, coś tam też ograniczone do ilość na osobę. W sensie tutaj naprawdę się robi pod tym względem crazy. Znaczy w Polsce jest podobnie, w sensie, że może nie wszędzie i na razie nie w każdym sklepie, ale faktycznie ludzie donoszą i wiesz, krążą różne zdjęcia pustych półek, no, szczególnie to, takich z rzeczami typu makaron, ryż. To co mnie rozbiło, to jest taki żel antybakteryjny, Carex zwykły, no nie? Chodzi o konkretny. Aloe vera, no nie? Czyli taki właśnie aloesowy żel antybakteryjny. On kosztował w Butcie właśnie chyba funt. 1 funt. W tym momencie taki sam żel o właśnie pojemności tych 50 ml kosztuje na Amazonie 4 funty. Więc jakby spore przebicie, ale nadal, że tak powiem, kupowalne. Dokładnie ten sam żel. 50 ml na Allegro kosztuje 45 zł i wcale to nie jest odosobniony przypadek. Wow. Więc no nie, znaczy na Allegro w ogóle ceny zwariowały. No. Ale to, co na Allegro zauważyłem, to, że pojawiły się też oferty sprzedaży żeli antybakteryjnych w takich bardziej hurtowych ilościach, na przykład tam ileś razy pół litra albo litrowe takie baniaki. I o ile niektóre z tych ofert są oczywiście chore, o tyle takie niektóre z tych ofert takich właśnie baniakowych są, że tak powiem, całkiem rozsądne, nie? Więc jakby ktoś na przykład używał żeli antybakteryjnych tak samo jak ja używam codziennie, czy co wiesz, tak często normalnie, to myślę, że taki żel antybakteryjny w postaci takiego baniaka, żeby potem sobie uzupełniać ewentualnie takie małe, wiesz, ma ręce i nogi, bo taki baniak litrowy kosztował chyba 80 zł, no nie? Jak sobie pomyślisz, to wcale nie wychodzi tak źle, bo taki baniak litrowy pozwoli ci na uzupełnienie co? 200 takich, wiesz, 50 ml. No chyba tak. Dobrze liczę, chyba 200, nie? Tak, chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje, no nieważne. Może zrobić matematykę, Wojtek. Myślę, że to w każdym razie, jeśli policzysz sobie w ten sposób, to jakby 200 razy załóżmy nawet 5 zł, to wychodzisz do przodu w tym no kontekście. Jasne. A temat, który miałem, Wojtek, jest właśnie a propos sprzedaży. A to nie, poczekaj, ja to zanim. Tak lecę, jestem takim na tym, mów tam. Że jesteś szalony. Nie, chciałem tylko a propos tego żelu antybakteryjnego, to ja czytałem taki wątek i to też jest ciekawe, że tak naprawdę dużo lepiej, bardziej skuteczny przeciwko wirusom konkretnie jest jednak mydło.
Tak, natomiast... I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jakby no nie użyjesz mydła w każdej sytuacji, właśnie jak jedziesz metrem i chcesz po prostu przetrzeć sobie ręce, no to zawsze taki żel dobrze mieć ze sobą i on nadal będzie działał nie tak dobrze jak mydło, bo on nie zabija wirusa. To znaczy... Mydło zabija wirusa, ono rozpuszcza tam, poluźnia jakiś tam związek, coś tam z jakimś białkiem czy coś i generalnie po zetknięciu się z mydłem wirus rozpada się i po prostu ginie. Nie? Znaczy, to ja właśnie, to też jest ważne, tylko, że sytuacja, on nie żyje. Że sytuacja wygląda tak, że ja sobie podlinkowałem tutaj odcinek z Dubai Friday, ja wiem, że to brzmi ten, ale... Zrobili crossover z Food Safety Talkiem, czyli z tym podcastem odnośnie jedzenia z tym dwoma mikrobiologami, no nie? Mhm. I tam była taka bardzo fajna rozmowa na temat tego, jakby jak się właśnie chronić między innymi. Ja w ogóle polecam ten odcinek, bo jest całkiem spoko, no nie? Ale do tego jest rozwiali na temat właśnie koronawirusa i co zrobić, żeby się przed nim chronić. I tam była dyskusja właśnie na temat tego, że akurat na koronawirusa działają dobrze żele antybakteryjne, bo on jest zbudowany w jakiś konkretny sposób, ma jakąś taką konkretną jakby osłonkę, która jest bardzo wrażliwa właśnie na alkohol, który jest składnikiem aktywnym żeli antybakteryjnych. Więc akurat w przypadku właśnie tego koronawirusa żele antybakteryjne działają całkiem nieźle i można ich używać właśnie, żeby się przed nim chronić. No nie? Tam jest też bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, że żele antybakteryjne, w sensie jak masz jakiś żel antybakteryjny, który ma na przykład 90% alkoholu i taki, który ma 60% alkoholu, to co ciekawe, ten, który ma 60% alkoholu działa lepiej niż ten, który ma 90%. Ciekawe. Tak, tak, no tam jest jakaś fizyka i chemia w tym i oni o tym oczywiście też opowiadali, więc to też jest interesujące i myślę, że warto sprawdzić. Dubai Friday ma jeszcze parę. Jakiś, no, nie, jeszcze tylko mi się przypomniało, że jakiś lekarz pisał, że generalnie właśnie z alkoholem, a propos alkoholu i tego, jak czy on dobrze działa. I no bo oczywiście w Polsce od razu się zapaliły lampki. O no, o wódeczki trzeba się napić, proszę pana, i normalnie będzie wszystko w porządku, żadne wirusy mnie tutaj nie dotknął. Otóż no nie do końca, bo żeby faktycznie alkohol zadziałał, to znaczy, wiesz, no zniszczył tego wirusa, to musiałbyś musi mieć wirusa 70% przynajmniej. 60 właśnie. Czy może 60? I nie chodzi o to, żeby go pić i zalać sobie żołądek, tylko musiałbyś wlać do płuc. Pozdrawiam. Tak. To nie jest najlepszy pomysł, tak jakbyście chcieli biec i od razu po butelki, nie? Więc nie to nie jest dobry pomysł. No więc akurat w przypadku koronawirusa te żele antybakteryjne, oczywiście wiadomo, to co wszystko mówimy, to nie jest medyczna tak dalej, żeby nas nie dał do sądu, nie jesteśmy ziębą, ale, ale polecam, zdecydowanie warto sprawdzić, i bo to jest interesujący podcast i też właśnie, że koronawirus i te żele antybakteryjne to jest w jakiś sposób ochrona. Ale ja mam Wojtek temat, którego dawno nie było. Oho. Dawno nie było i jestem autentycznie podekscytowany tym tematem. Wojtku, poczekaj, ja teraz zrobimy taki, ty będziesz musiał niestety zrobić to w postprodukcji, ale ja to zrobię teraz to. I teraz uwaga, poczekaj, zrobimy tak, że Wojtek, uwaga. No. Słyszysz to tło? Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? Wojtku, chciałbym powiedzieć coś o jedzeniu. O, jedziemy. Wojtku, właśnie kiedy byłem w tym Tesco, to poszliśmy też na dział, żeby kupić sobie jakieś jedzonko na obiad i podchodzę do działu z wegańskimi przysmakami i widzę Beyond Meat. I mówię, wezmę. Dobrze. I teraz w jakiej formie wziąłeś? To były hamburgery. Okay. Dwa burgerki, takie jakby w sensie samo to mięsko jakby do burgerów. My w ogóle z Magdą jedliśmy wcześniej Beyond Meat i chyba nawet o tym opowiadałem w podcaście. To jedliśmy go w Byronie, to jest taka sieciówka burgerowa. Więcej w ogóle jest sieciówek, które oferują Beyond Meat. Tak, nadal jest niestety ten problem, że sieciówki są droższe. W sensie, że w sieciówkach Beyond Meat jest droższy niż Wołowina, co jest w ogóle dziwne, ale okej. Natomiast wtedy mi na przykład smakowało, Magda powiedziała, że to smakowało mało, jak że ona wiedziała, że to nie jest mięso i tak dalej, no nie? I że ona to wyczuła. Okej. I teraz my często robimy sobie w domu wege burgery. Zwykle to są burgery z fasoli,
i z ostrej fasoli, takie bardzo ładne, można kupić tutaj właśnie gotowe jakby placki do burgera. I stwierdziliśmy, że mamy ochotę na burgera, ja zrobię burgery właśnie dzisiaj z Beyond Meat na obiad. I teraz nasze burgery są zrobione w dość prosty sposób, bo to jest bułka, do tego oczywiście sosy, tutaj według uznania, ja po prostu używam keczupu Heinz, bo uważam, że on... jak jest mięso, czy taki ten słodki, powiedzmy, ma taki słodki posmak, to uważam, że taki kwaśny ketchup Heinz daje takiego chłodnego kontrastu. Do tego oczywiście są warzywa w postaci ogórków. My akurat mieliśmy pikle oraz zwykłe. Małe pomidorki, takie koktajlowe, bo one są bardzo słodkie. Sałata. W jakie kroisz? Na takie drobne plasterki? Czy? Tak, ja je kroję na drobne plasterki po to, żeby się łatwiej wkładało je pod bułkę, bo jak robię kanapkę na przykład do pracy, to kroję je najpierw na pół i mam dwie połówki, potem te dwie połówki jeszcze na pół i mam takie jakby cztery ćwiartki, bo one wtedy nie wypadają z bułki i nie masz tego przykrego momentu, w którym jesz sobie kanapkę, przegryzasz się i nagle ci na przykład wystrzela pomidor, bo on jest w takiej półce. Nie, jak one są przecięte na ćwiartki, to wtedy jest o tyle dobrze, że po prostu ta ćwiartka znajduje ujście dla tego soku z pomidora. Ale do burgerów pociąłem je właśnie w postaci jakby plasterków. Nawet takich małych pomidorków zrobiłem pasterki. Z takich małych pomidorków są około 4 pasterków. Do tego jest oczywiście czerwona cebula. I to chyba było wszystko w tym burgerze. I do tego bułka i oczywiście sosy, tak jak już mówiłem. I teraz burger został zrobiony na patelni, jakby bez dodatkowych olejów, po prostu wrzucony na suchą patelnię. Na wierzch oczywiście był też ser, więc jakby wszystko było zgodnie ze sztuką. Powiem ci, Wojtku, że smakował mi lepiej niż ten zrobiony w Byronie. O, proszę. I ja odniosłem wrażenie, że jem burgera z Burger Kinga. I to wcale nie było w zasadzie takiego, że fuj, jem burgera z Burger Kinga. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że usmażony Beyond Meat miał taki posmak i taki smak i w ogóle taką fakturę, jak burgery z Burger Kinga. A czy ciekło z niego? Bo generalnie rzeczywiście on ma ten taki buraczany sok w sobie i on wygląda totalnie jak krew, nie? Tak, trochę ciekło. Jak na patelni zostały potem takie fragmenty tego. Ale powiem ci, że wszystko naprawdę smakowało bardzo dobrze. My zrobiliśmy w ogóle z tych dwóch burgerków cztery burgery. Po prostu przycięliśmy jakby mięsko na pół, powiedzmy. Żeby mieć takie... W ogóle to ono, jak się okazuje, jest bardzo łatwo formowalne. W sensie ono jest w formie niby takiego burgera, ale jak weźmiesz to do ręki, to się trochę rozpada. Więc i znaczy, możesz to bardzo łatwo zrobić z tego dwa osobne burgery. I albo one nawet złamiesz je na pół i później wygniatasz, tak? I potem wygnie się. Tak, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale naprawdę smakowało to bardzo dobrze i bardzo podobnie do burgerów. Jestem pod wrażeniem i... Jestem pod wrażeniem też tego, że zrobione burgery w domu smakowały lepiej niż te w tym, bo naprawdę, wiesz, no jakby używałem składników, które oni mają w tych restauracjach, tak? No powiedzmy bułki miałem kupne, albo oni mogą robić swoje. No ale Beyond Meat jestem pod wrażeniem i ja mam ochotę zrobić taki eksperyment, że mam pójść ochotę do mojej kuzynki, gdzie zrobię im te burgery i dopiero po fakcie im powiem, czy to był Beyond Meat. Jestem ciekawy, czy jak zrobię taką ślepą próbę, to czy się zorientuję, że to nie jest mięso. Bo oni też jedli z nami te burgery i wtedy też powiedzieli, że trochę czuć, że to nie jest mięso, ale bardzo dobrze udaje. No i teraz chcę zrobić taką ślepą próbę, że jak ja zrobię im te burgery, to czy powiedzą, że to są burgery bezmięsne. Ale Beyond Meat naprawdę zdało egzamin i jestem pod wrażeniem, że jest, że tak dobrze to smakowało. A cenowo jak takie dwa właśnie burgery, samo mięso? Słuchaj, dwa burgery, to samo mięso kosztowało 5 funtów i żebyś miał też porównanie, że jak my kupujemy te w sensie burgery z fasoli, to dwa burgery z fasoli kosztują chyba około 2,5 funta. Czyli drożej. Dwa razy więcej. Dwa razy więcej, tak. No natomiast jakby, jeśli mam być szczery, to bardziej nie smakowały niż te burgery z fasoli, bo był ten smak takiego mięsa. My nie zrobiliśmy chyba nigdy burgerów w domu wołowych. Więc to jest the next best thing, jaką moglibyśmy zrobić i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z efektu. I na pewno to podłużymy. Już też nawet rozmawialiśmy o tym, że Magda będzie szła na zakupy, to zrobi zakupy znowu i kupi
znowu Beyond Meat to sobie zjemy i znowu sobie zrobimy takie fajne burgery, bo to jest całkiem spoko, co nie? Pewnie. Jeszcze jest wersja taka a la mielone mięso, więc można z tego zrobić, o, wiesz, jakiś, nie wiem... Tak, to prawda. Oni makaron, w ogóle, bolognese albo... Oni albo w ogóle mają też hot dogi. Mhm. Co prawda tego nie wzięliśmy. Mam jakoś też, mam, nie wiem... Nie wiem dlaczego, ale jak wiem, że to są burgery, to nie mam problemu z tym, że są wege i tak dalej, i tak dalej. A jak mam wrażenie, że ktoś mi daje taką fake parówkę, to się czuję na zasadzie oszukany jakoś, tak. No, ale to Beyond Meat to było takie moje małe technologiczne troszeczkę, kto je ten je, powrót do korzeni. Bardzo piękne. Bardzo mocno polecam, jeśli macie szansę spróbować Beyond Meat. Nawet nie musicie iść do burgerowni, no nie? Można zrobić sobie to samo w domu, nie jest to wymagająca rzecz. Szczególnie, że to się bardzo dobrze smaży, czy grilluje, jak to tam woli. Mhm. Na zasadzie, w sensie widać, kiedy to jest gotowe, no nie? Na zasadzie robi się takie jak prawdziwe mięsko, że się robi takie, wiesz, lekko brązowe, nie? No to wtedy jest okej. Także Wojtku, i teraz uwaga, zrobię też takie czary, bo jakby to jest magia postprocessingu, że zrobię tak. I koniec jest ścieżki, która była posłana. Ty to jesteś jeden. Ja wiem, Wojtek, będziesz mnie nienawidził przy montowaniu, ale jesteś świadomym przynajmniej tego, że zrobiliśmy coś takiego szalnego. No. Mam dużo tematów, Wojtek, ja dziś jestem pełen tematów. Jestem w ogóle, ja wiem, jesteś pełen energii i pełen tematów, bardzo dobrze. Mam po prostu balls full of topics. Shoot. No, więc tak. Jak wyglądała wysyłka kodów dla patronów? Mam taki temat. Czy jesteś zainteresowany tym tematem? Jestem, ponieważ ja troszeczkę wiem o tym, bo mi zdawałeś relacje na bieżąco. Bo ja pamiętam, że jedyne co, jakby odezwałeś się do mnie w tej sprawie, że, pisząc, że to nie jest taki prosty proces, nie? I ja pierwsze, co powiedziałem ci, no co powinieneś zwrócić uwagę w poszukiwaniu w ogóle rozwiązania, to, żeby to było w miarę automatyczne. Tak. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żebyś wysyłał maila każdemu, klikając, wiesz, w przycisk wyślij, w ogóle... bo to jest bardzo nie głupi pomysł. Mamy pod to komputery, że komputery powinny myśleć za nas i robić właśnie automatyczne rzeczy, więc to ci zasugerowałem i chyba się udało. Tak, sytuacja generalnie wyglądała tak, że zrobiłem dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy, że poszukałem czegoś automatycznego. No i jest taka usługa, w ogóle cały jakby temat tego, jak to działa, to jest, szukałem czegoś, co się nazywa merge with mail. Chodzi o to, żeby zmerdżować dane z dokumentu z mailem. Jest tego parę różnych usług, takich, które na to pozwalają. Niestety one bardzo często się robią bardzo szybko drogie, albo są drogie dla osób, które chcą wykorzystywać to w opcji profesjonalnej. Mhm. A profesjonalne oni sprawdzają tak, że kiedy masz po prostu Gmaila z własną domeną, to znaczy, że jest to wykorzystanie profesjonalne. Aha, dzięki. Co wbrew pozorom jakby nie jest aż tak daleko od prawdy, no nie? My jesteśmy absolutnie profesjonalnym podcastem. Tak. I teraz znalazłem taką opcję, która nazywa się Mail Meteor. Ja to podlinkowałem w opisie naszego odcinka. I teraz to jest chyba najlepsza opcja, bo pozwala na najwięcej i też najwięcej daje za darmo i można bardzo łatwo sobie rozszerzyć jakby darmowe możliwości. Mhm. I teraz co ja chciałem zrobić? Ja chciałem wysłać do wszystkich naszych jakby patronów, czyli do tam 120 paru osób, chciałem wysłać maila, który będzie zawierał informacje jakby dlaczego dostaję tego maila, o co w tym mailu chodzi, czyli jakby treść, czyli właśnie, że no, cześć, dostajecie właśnie ten kod, oraz kod. Dostałem od Thingstore 130 unikalnych kodów i teraz każdej osobie muszę wysłać jej kod pojedynczy. No tak. Te kody nie mogą się powtarzać i tak dalej. I teraz można było to oczywiście zrobić ręcznie, co by było straszne. Chciałem jakoś to w jakiś sposób sensowny zrobić tak, żebym ja po pierwsze wiedział, że to dochodzi i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Chciałem też wiedzieć, że do wszystkich te maile doszły. Chciałem, żeby to zadziałało bardzo szybko i chciałem, żeby to było bardzo łatwo powtarzalne, bo ja będę musiał to robić co miesiąc. No tak. W ogóle sobie otworzę ten dokument, bo tam też i jest... I też zależne od listy, to znaczy jeżeli patroni dochodzą do listy, no to jakby naturalnie musisz mieć możliwość rozszerzenia liczby osób w zależności od tego, czy ktoś doszedł lub odszedł z listy dokładnie. Patronów. Nie? Dokładnie. I teraz tak, ten Mail Meteor jest o tyle super, że pozwala mi na zrobienie bardzo wielu z tych rzeczy za darmo, bo pozwala na zrobienie także
200 maili możesz wysłać za darmo dziennie, nawet jeśli jesteś jakby użytkownikiem profesjonalnym. Oficjalnie było 100, jak dasz im ocenę i powiesz, że dałeś ocenę, to ci zwiększałem to do 200, więc ja skorzystałem z tego, więc możemy wykorzystać do 200, teraz wysyłałem do 120, więc jakby jesteśmy poniżej tego limitu, czyli możemy za darmo. Jeśli chcemy zapłacić, to potem to kosztuje chyba $8 miesięcznie, więc to też nie jest deal breaker, natomiast na razie, skoro jakby robimy tak, że możemy wykorzystywać to za darmo, to wykorzystujemy to za darmo. I teraz, dlaczego to jest super narzędzie? Po pierwsze, bo działa to tak. Mam dokument na Google Docsie, naszym jakby służbowym, w którym mam mam informacje na temat tego, na temat naszych patronów. Mam imię patrona, adres e-mail, od kiedy jest naszym patronem i kod. Kod to jest jakby kolumna z kodami do Thinkstora, a cała reszta to są rzeczy, które są tam. I teraz działało to tak, że jakby te dane oczywiście usunąłem wszystkie, bo wiadomo, RODO i tak dalej, a w ogóle RODO nie obejmuje osób prywatnych, więc jakby nara, ale usunąłem te wszystkie. I teraz po prostu chciałem je mieć raz, wrzucić, wysłać, nara. I teraz to, co sobie zostawiłem, to zostawiłem sobie dodatkową kolumnę, które Mal Meteor dodaje później, ale to zaraz o tym powiem. Teraz tak, nazywa sobie każdą kolumnę zmienną. U mnie to było name, email, kod i patron od. I teraz zrobiłem sobie tę platkę w Mail Meteorze, gdzie użyłem tych wszystkich zmiennych, to znaczy cześć, imię, e-mail oczywiście jest e-mailem, na który to poszło. I teraz tak, no tutaj dostajesz ten kod, ponieważ jesteś naszym patronem od i data, od kiedy ta osoba jest naszym patronem. Jeśli nie chcesz oczywiście dostawać tych maili, to musisz to tam odpisz spaduwa i nara. A to jest swój unikalny kod do wykorzystania. I każda osoba dostała swój unikalny kod. I teraz każdy mail był bardzo ładnie, jak widzisz, spersonalizowany. Każdy mail był, wiesz, jakby wiadomo, dlaczego dostajesz, jak się z tego wypisać i tak dalej. Teraz to, co Mail Meteor zrobiło, to jest to, że dostałem informację, że maile zostały wysłane i że maile zostały otworzone. Już więcej tego nie będziemy robić, ale chciałem sprawdzić po prostu, czy to działa. W sensie nie będziemy więcej sprawdzać, czy maile zostały otworzone. To jest ta informacja. Jasne. Bo to jest tam absolutnie zbędne. Natomiast zrobiłem to za pierwszym razem tylko po to, żeby się dowiedzieć w ogóle, czy to wszystko po prostu działa, bo to było istotne, nie? I teraz widzę w tym momencie, że otworzyło 85% osób otworzyło tego maila, co jest dla nas jakby dobrą wiadomością, bo to znaczy, że do wszystkich chyba doszło na maile, które faktycznie oglądają. To, co jest ciekawe, co jakby nie potrzebowałem do tego mail meteorowego trakowania i oczywiście tego mail meteorowego trakowania, tak jak mówię, nie będzie już w kolejnym odcinku, to jest to, że ja dostałem odpowiedź od maili, z których nie działały, na zasadzie, o, nie mogliśmy dostarczyć twojego maila. Ja mogłem wtedy sobie zrobić taki cross-check na zasadzie, okej, to jest ta osoba, to jest taki użytkownik, więc mogę wpisać to w Patronie i wysłałem na przykład do jednej osoby taką samą wiadomość, tylko że wysłałem jej to na Patronie, bo na maila jej nie przychodziło, bo coś tam, nie? Więc to było, od tej strony było bardzo spoko, że nie musiałem po prostu się, wiesz, zastanawiać, do kogo doszło, do kogo nie doszło. I to jest bardzo prosty proces, bo teraz za miesiąc, kiedy przyjdą nowe kody, to co ja muszę zrobić, to jest wyeksportować sobie CSV-kę z Patreona, gdzie mam informację o wszystkich naszych patronach, czyli kto jest naszym patronem, imię, nazwisko, e-mail i od kiedy jest patronem. Dostaję CSV-kę z kodami, łączę sobie to wszystko w Google Docsie, w jednym dokumencie, gdzie właśnie, tak jak mówię, mam te wszystkie imię, e-mail, kod, patron od i potem będzie ten, no nie będzie tego merch status, bo to jakby nie będziemy tego mieli. I teraz jedyne, co muszę zrobić, to jest tutaj taka zakładka dodatki, wybieram mail meteor, open mail meteor, zaznaczam użyj tej formatki, którą stworzyłem już jako formatka do wysyłania maili, wyślij, gotowe. I one są wysyłane z mojego konta mailowego, więc paweł@jesus.pl jako adresat. Jak ktoś dostaje zwrotkę, to też dostaje to ja na swojego maila, więc mogę od razu zareagować. Jak ktoś mi odpisze, też ja mogę od razu zareagować. Więc jest tutaj od tej strony bardzo spoko. Jest to też o tyle przyjemne, że te maile są wysyłane jako ja i one są też wysyłane jako ja. W sensie fizycznie są wysyłane jako paweł@jesus.pl, ale to jest fizycznie, ja siedzę i je wysyłam, no nie? Jakby automatycznie wysyłam 120, ale to ja chcę, żeby też one były, że to są od nas, ode mnie czy od ciebie, ale czy konkretnie od nas. Tak. Więc taki proces wyglądał i to jakby spędziłem nad tym 9 godzin, żeby zrobić to wszystko tak, żeby to działało dobrze i żeby sprawdzić, żeby to wysyłałem do siebie chyba ze 30 razy różnych maili i tak dalej, żeby sprawdzić, czy to wszystko będzie ok i na pewno przyjdzie dobrze, bo pierwszych 4 razy zrobiłem coś nie tak i się okazało, że małe i duże litery on rozróżnia w tym platce.
i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, więc wiesz, wysłałem sobie kody, które były puste. Świetnie. Już domyślam się, jak wyglądał ten proces testowania. Tak. No, ale najważniejsze jest to, że teraz działa. E-mail metrów jest bardzo super opcją, więc jeśli będziecie kiedyś chcieli wysłać spam do iluś osób i każdy chcecie, żeby dostał inny ten spam, to właśnie możecie użyć tej aplikacji. Tak naprawdę do tego to ona absolutnie nie jest. No, ale i to bardzo fajnie działa. I tak jak mówię, najfajniejsze jest też to, że ja też zainstalowałem to w całej naszej domenie, więc Wojtek, kiedy będzie chciał zrobić jakąś akcję, żeby wysłać do iluś osób na przykład unikalne rzeczy, to może dokładnie z tej aplikacji skorzystać i też ma limit 120. Chyba. Ty też masz limit 200 osób, bo to jest chyba na całą domenę nałożone. Mm-hmm. Super. No i znaczy już. Nie, żebym teraz miał chęć wysyłać rzeczy, ale sama świadomość, że można tak zrobić, bo to rzeczywiście jest... takich narzędzi potrzeba czasem i w naszym przypadku to jest dość taka specyficzna potrzeba. O podobnie specyficznej potrzebie rozmawiałem w After Darku jakiś czas temu, jak no, rozmawialiśmy o też zautomatyzowaniu procesu, który się dzieje i w dzisiejszym After Darku będę o tym mówił dalej. Ale proces gdzieś tam był podobny, bo też musiałem stworzyć plik w Google Docsie, który wyeksportowałem i miałem odpowiednio nazwane kolumny, żeby później coś się z nimi wydarzyło, żeby skrypt potrafił jakby przeczytać te dane. Więc jakby no, to jest fajne o tyle, że generalnie wystarczy znać sposób działania tego typu systemu i później stworzenie dla niego, wiesz, odpowiednio oszablonowanego treści czy plików jest już naprawdę łatwe i debugujesz to tam kilka chwil i później się okazuje, że naprawdę masz gotowy system do wysyłania rzeczy. Na to przykład. Jest o tyle fajne, że my się tym, ja się tym dzieliłem z tobą i ci potem powiedziałem, no okej, to będzie działało w ten sposób i tak dalej, wiesz, wysłałem ci na zasadzie, no tutaj jest link, teraz ci też powiedziałem jakby jak to wygląda, że to jest, wiesz, no. Jeden dodatek. I to jest o tyle fajne, że jakby teraz cała nasza firma, cała nasza redakcja. No, cała nasza firma. Cała nasza redakcja wie, jak coś takiego użyć i to są też narzędzia, wiesz, automatyzacja jakby, ja wiesz, spędziłem 9 godzin na tym, co prawda, za pierwszym razem, nie? Ale podejrzewam, że zaoszczędziłem sobie tym samym prawdopodobnie dużo więcej czasu, który bym spędził na wysyłaniu tego w jakiś sposób albo, wiesz, albo no, jak to sobie pomyślę, to prawdopodobnie moja godzina czasu może by była więcej warta niż te $9, które miałbym zapłacić, ale hej, to też jakby, wiesz, no jakby z perspektywy czasu to jakby nauczyłem się the hard way, no nie? W ten sposób. Więc to nie jest aż taki zły pomysł, mam wrażenie, że się tego nauczyliśmy, że ja to wymyśliłem, jak to zrobić, tak dalej, że znalazłem te narzędzia i zrobiłem pod to research, bo dzięki temu możemy faktycznie to wykorzystać i ja myślę, że jak tak sobie pomyślę generalnie, to mam takie wrażenie, że to jest coś, z czego być może będziemy korzystać całkiem często, nawet jeśli nie do wysyłania kodów z ThinkStora, to do czegoś innego jak najbardziej, no nie? No bo mimo wszystko wysyłanie unikalnych kodów na maila do listy jest rzeczą, która może być, Wojtku, w naszej sferze zainteresowań, tak sobie myślę, nie? Myślę, że tak. Więc to absolutnie jest ten. A ciekawe jest to, że powiedziałem o tym, że spędziłem na tym 9 godzin, Wojtku. Wiesz, jak to się... Ale dzisiaj most czekał na otwarcie. Tak, ale dobrze dzisiaj z mostami idzie. Bardzo dobrze. Ja jestem taki trochę Paweł Mostowiak. Ja myślę, że musisz zmienić już tytuł tego odcinka. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Magda się zapała za głowę i spadł jej telefon. Bardzo dobry. No nie, więc Pawle, bardzo proszę o przejście przez ten postawiony most. Słuchaj, Wojtek, ale czy my o tym w ogóle rozmawialiśmy? No na pewno, wiesz, wspominaliśmy o tym, że Todoist jest grany od jakiegoś czasu. Tak, to mówiliśmy, ale chyba nie mówiliśmy o tym, że trakujemy czas, a to jest rzecz, która myślę, że jest o tyle jakby ciekawa, że ja mam już, robię to od miesiąca i mam już parę takich rzeczy, które są dla mnie super interesujące i ciekawe. I dzisiaj zdałem sobie sprawę z dwóch z nich, więc jakby stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby o tym też powiedzieć. Bo jakby skąd może to się wzięło, jakby trakowanie czasu, ja słucham tego Cortexa, w ogóle przysłuchałem prawie cały. Mhm. Że tak autentycznie zostało mi tam 15 odcinków. Czy coś takiego. I teraz
Oni rozmawiali wielokrotnie o trakowaniu czasu i mówię, Jezus Maria, nie wiem, czy to ma sens, w ogóle kiedyś trakowałem swój czas, dajcie spokój, nie będę trakował czasu, bo to bez sensu. I teraz ja trakowałem swój czas i głównym moim celem trakowania czasu było sprawdzenie, ile ja czasu poświęcam w pracy, na pracę. Coś się chciałem wiedzieć, jakby co mi zajmuje czas w pracy, ile czasu faktycznie pracuję w ciągu całego dnia, no nie? Bo mówi się, że średnio ludzie pracują, wiesz, 3-4 godziny dziennie i tak dalej, body focus, coś tam, context switching, tak. No nie. No ja stwierdziłem, że jestem zainteresowany tym, ile ja czasu spędzam na tym. Mówię, okej, okay, dobra, no to jest rzecz, którą będę robił, czyli będę trakował swój czas i wtedy będę wiedział, okej, okay, dobra, no to spędziłem na tym tyle czasu, na tym tyle czasu, na tym tyle czasu. Okej, okay. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą też jakby, która dała mi taki taką naukę z tego, że jestem teraz w stanie powiedzieć ci, Wojtku, na przykład, czy ile czasu spędzam na przykład, czekaj, wezmę last week na przykład i sobie ile czasu tygodniowo spędzam na czymś. Nie? I to jest o tyle ciekawe, że mogę sobie po prostu powiedzieć, ile tego faktycznie czasu spędzam, to jest po pierwsze, a po drugie widzę, że okej, okay, to nie jest tak, że ja się jakby obijam, czy spędzam tego czasu mało, bo faktycznie na przykład z ostatnich 40 godzin w pracy 21 godzin w pracy siedziłem projektując, nie? Jakby to jest dla mnie, okej, okay, to jest dobra wiadomość, bo po pierwsze, to znaczy, że przynajmniej 4 godziny, znaczy spędziłem mniej czasu w pracy nad produktywnymi rzeczami, ale samo projektowanie zajęło mi aż 50% mojego czasu, nie? Co jest ciekawą, jakby ciekawą rzeczą. No ale widzę, że po prostu spędzam w pracy, wiesz, 7,5 godziny, z czego mam zatrakowane przynajmniej 5,20 pracy w fokusie, no nie? Ja mówię, okej, okay, to sprawia, że nie czuję się ze sobą źle i jest to dla mnie coś jakby dobra wiadomość. I teraz są jeszcze takie rzeczy, które więc ja trakuję praktycznie wszystko, co związane z pracą. Nie trakuję rzeczy z czasu wolnego, bo stwierdziłem, że na razie to nie jest rzecz, która mnie jeszcze interesuje. Nie chcę też się zakręcić w tych, wiesz, w tych trackerach na zasadzie, o Jezus Maria, teraz ja robię siusiu, czy to jest tracker taki, czy takie taki, bo to jest przegięcie. Znaczy, być może to jest istotne, bo przyjdzie taki moment, który będę ciekawy, na przykład, żeby trackować, ile czasu spędzam na robieniu kupy, nie? Ale na razie jeszcze mnie to nie ciekawi. Ale byłem na przykład ciekawy, okej, chodzimy często do kina, więc zrobiłem sobie tracker, na zasadzie mam tracker kino i mogę sprawdzić, ile tak w ogóle spędzamy czasu tygodniowo czy miesięcznie w kinie. I teraz to już pewnie coraz mniej, bo koronawirus. Trochę tak, ale jakby jest to rzecz, którą jakby będę kontynuował i będę sprawdzał, bo mimo wszystko to jestem ciekawy. Ile czasu, chodzę często do kina, więc ile czasu spędzamy w kinie. To jest interesująca rzecz. To, co się nauczyłem, to mam takie dwie rzeczy na niej. Pierwsza jest taka. Wczoraj wróciliśmy do domu ze spacerku i mówię do Magdaleny, słuchaj, potrzebuję 10 minutek na to, żeby zrobić aktualizację forum. I zaktualizować statystyki, taki mamy ten dokument nasz wewnętrzny, tak, gdzie mamy statystyki z każdego miesiąca i raz w miesiącu mam powracające zdanie w Todoiście, zaktualizuj statystyki i potem te statystyki ja aktualizuję też na stronie kontakt i na stronie na Patreonie, bo praktycznie robię to po prostu kopiuj-wklejkę. I teraz mówię, zajmie mi to 15 minut max. Zajęło mi to 45 minut i 8 sekund. No proszę. I teraz interesujące było to, jak bardzo się jakby przestrzeliłem z moim estymatą. No, to jest jakby pierwsza rzecz, którą się nauczyłem. A druga, jak mózg mnie bardzo ładnie oszukał, że to mi zajmie na pewno tylko 15 minut, nie? No tak. Tymczasem zajęło mi to 45 minut, czyli 3 razy więcej niż sobie postawiłem. To jest w ogóle jedna z tych rzeczy, która jakby przychodzi jako ciekawa rzecz z time trackingu, czyli to, że widzę faktycznie, ile zajmują mi dane zadania. I widzę, gdzie mój mózg mnie oszukuje, że to mi zajmie krócej albo dłużej i tak dalej, nie? I teraz w tym samym podejściu stwierdziłem, że okej, okay, to nie jest projekt jako projekt, ale też jest rzecz, którą mogę trackować. Jestem ciekawy, ile czasu spędzam w dojazdach do pracy i z pracy. No tak. I teraz dzięki temu time trackowaniu wiem, że uwaga, jest praktycznie jak w zegarku, jak wszystko działa dobrze, to jest praktycznie jak w zegarku, to znaczy dojazd do pracy zajął mi 29 minut i 57 sekund. Okej. Okay. Dojazd do domu z pracy zajął mi 30 minut i 51 sekund. No tak, no bo widocznie są tak, więc troszkę powiem, inaczej rozłożone. No ale minutę więcej. Jasne, ale chodzi o to, że ja się sam mówiłem, Jezus Maria, tracę, wiesz, godzinę rano, godzinę wieczorem, Jezus Maria, zabijcie mnie. Tymczasem się okazuje, że nie jest to tak źle, bo średnio wychodzi faktycznie na 30 minut, nie? Więc i to jest też ciekawa rzecz, która wychodzi mi właśnie z tego time trackowania. Trackujemy takie rzeczy jak nagrywanie podcastu, bo też jestem ciekawy. Wiesz, no ja właśnie włączyłem, jak zacząłeś o tym mówić dopiero. No ja, to jeśli jesteś ciekawy, od ilu minut nagrywamy w tym momencie, to jest, Wojtku, od
40 minut. 39-48 sekund, więc możesz sobie zrobić time tracker do tyłu, żeby teraz zadziałał. A można to tak zrobić? Bo tak. Ja właśnie mam taką... Jak masz togla w przeglądarce, tylko... czy w tym? Apkę mam. Jak naciśniesz na czas, masz duration, jak naciśniesz na czas, to tam możesz zaznaczyć i wpisać jakby czas do tyłu, no nie? Wow. Tak. To no, nauczyłem się czegoś nowego, bo właśnie to była jedna z moich największych uwag, że to nie działa. W ogóle to aplikacja działa słabo i strona internetowa jest lepsza. Ja używam w większości przypadków strony internetowej i ona jest super i działa tam też, że jak masz na przykład takie zadanie i zacząłeś, na przykład mam takie zadanie, które się zorientowałem, że powinienem je dawno wcisnąć, to mogę je wcisnąć i czas, który tam się pojawia, jest bardzo łatwo edytowany. No, w każdym razie dążę do tego, żeby powiedzieć, że to time trackowanie brzmi jak w ogóle coś chorego i jakby jak się słucha CGP Greya, to można właśnie takie wrażenie odnieść, że to on już podniósł do ekstremu. A ja stwierdziłem, że to jest rzecz, która może być interesująca, dlatego że chciałbym wiedzieć, gdzie, nad czym spędzam czas pracując nad rzeczami. I teraz nie interesuje mnie tak jak do końca czas wolny, ten czas wolny, czy taki czas jak właśnie dojazd do pracy, liczę sobie, bo jestem ciekawy, ile mi to zajmuje czasu, ale jestem na przykład ciekawy też, i tego się nie strekowałem, ale jest to rzecz, która mnie też ciekawi, ile czasu zajmuje mi bieganie faktycznie. Mhm. Bo ja wiem, że... Czyli przykład... przebrać się, umyć się też? Tak, no bo jakby jest tak, że bieganie, ja widzę, że jak wybiegam, to na przykład zajmuje mi to 1,5 godziny, nie? Żeby przebiec ten dystans, który chcę. No ale to nie jest tak, że ja biegam tylko 1,5 godziny, bo przed bieganiem muszę się przebrać i przygotowuję się do tego biegania, a potem jak wrócę z biegania, idę się myć i tak dalej i dopiero kończy się ten proces, teraz skończyłem bieganie, mogę zacząć kolejną rzecz, no nie? Więc jestem też ciekawy, ile to czasu zajmuje. I znowu, to jest rzecz, którą można sobie spokojnie strakować, wtedy się dowiedzieć tego i sprawdzać i być może potem jakieś rzeczy optymalizować. I to jest też rzecz, o której myślę. To znaczy... Dopóki czegoś nie zmierzę, dopóki nie będę widział, spędzam na dojeździe tyle czasu, czy cokolwiek, nie będę wiedział, czy nie będę miał jakby mentalnie możliwości optymalizować tego czasu. Bo teraz na przykład zakładając, że będę wiedział, że dojazd do pracy to jest na przykład zawsze godzina i z pracy do pracy zawsze godzina dziennie, no to jest idealnie na przykład, żeby wciągnąć jakiś godzinny serial. Rano pół odcinka i wieczorem pół odcinka, nie? Albo na przykład, że to jest tak, że mogę sobie zaplanować coś na te pół godziny, jadę, to nie mogę za dużo rzeczy zrobić, ale na przykład, to znaczy, że to jest pół godziny podcast, idealnie wejdzie w tym miejsce, mogę to wrzucić, mogę coś, na przykład Science Versus odcinki mają po 20, po 30, czasami niektóre minut, to znaczy, że mogę idealnie wciągnąć jeden odcinek i dowiedzieć się czegoś ciekawego o świecie, właśnie jadąc czy wracając z pracy, nie? I to jest o tyle ciekawe. Niektóre dni moje wyglądają bardzo nudno. Na przykład mam tutaj design system Figma. 4 godziny 58 minut to jest jedyna rzecz, którą zatrackowałem, no nie? I to też jest okej, bo po prostu czasami tak to wygląda. Nie? Z drugiej strony miałem na przykład poniedziałek, mam na przykład analityka, wpisywanie zadań do Todoist, nie? Product screens, potem zarządzanie, spotkanie, nagranie jest to z podcastu, nagranie After Darku, nie? Więc miałem dużo w sumie natarkowanych 7 godzin rzeczy, no nie? Research rozwiązania pod wysyłkę maili do patronów, na przykład godziny 49 minut 47 sekund, nie? Więc jakby, i to są rzeczy, które ja sobie staram rzucać tam wszystko po prostu, co robię, tylko dlatego, żeby potem jakby wiedzieć, jak to wygląda i jestem ciekawy po prostu, jak to będzie wyglądało w długim, jakby w długim dystansie czasowym, żeby się dowiedzieć, dobra Paweł, nie jesteś taki leniwy, w sensie to nie jest tak, że ty nie potrafisz pracować, czy nie robisz rzeczy na przykład, tylko po prostu myśli, albo inaczej, drugą stronę. To nie jest tak, że się zapracowałeś albo myślisz, że masz tyle rzeczy na głowie, po prostu twój mózg ci domówi, bo tymczasem popracowałeś dziś na przykład 5 godzin, nie? No tak. Więc jakby myślę, że to są użyteczne rzeczy dlatego, żeby czasami kopnąć się w głowę i myśleć o swoim spędzonym czasie trochę inaczej. To może być interesujące. I Toggle jest za darmo, bo używamy z Wojtkiem aplikacji Toggle, my w ogóle mamy zespół. I te zespoły też są za darmo, dopóki nie ma się billable hours, czyli że godzin, za które się jakby kasuje pieniądze. My wszystko jakby, u nas wszystko jest jakby, że jest za darmo, powiedzmy, tak, że ten czas, który spędzamy, jest prywatnym czasem. Ale to on wystarcza do tego, mamy właśnie z Wojtkiem parę projektów, Wojtek ma swoje projekty, ja mam swoje projekty, mamy też projekty wspólne i do nich trackujemy też czas i widać, jakby możemy zobaczyć, kto ile zatrackował, ile czasu to zajęło i tak dalej, co też jest jakby istotne, nie w kontekście się rozliczania kogoś czy czegoś, tylko po prostu, żeby wiedzieć na przykład, Wojtek na przykład, widziałem to ostatnim tygodniu, że z racji tego, że nasz Jesus podcast After Dark był nagrany normalnie
czyli jakby bez gości, bez niczego, zajęło mu 6 minut montowanie. Natomiast, z racji tego, że w zwykłym odcinku jest podcastu, mieliśmy gościa i Wojtek musiał parę rzeczy dorobić i tak dalej, to zmontowanie tego zajęło mu godzinę ponad, nie? Tak. To nie jest rzecz, która daje ci jakąś akcję do zrobienia, ale to jest rzecz, na którą warto zrzucić okiem i się dowiedzieć, okej, no dobra, tak to wygląda. W sensie, jeśli będziemy mieli gościa na przykład, to znaczy, że być może montowanie zajmie na przykład godzinę zamiast 15 minut. To jest rzecz, o której po prostu warto myśleć chyba. Znaczy wiadomo, że wiele z takich rzeczy jest, no powiedzmy, że domyślnych. No można się domyśleć, że jeżeli będziemy mieli dodatkową ścieżkę audio, to potrwa trochę dłużej. Natomiast... ja na przykład zacząłem korzystać z tego mierzenia czasu troszkę do razem z Todoistem, bo jakby te dwa narzędzia jakby pojawiły mi się trochę jednocześnie. Natomiast no właśnie, można zainstalować wtyczkę do Chroma, Toggle, i ona jakby jest w stanie zintegrować się właśnie z przeglądarkową wersją Todoista, więc obok, jakby w Todoiście masz obok możliwość, taki guziczek do włączania po prostu liczenia czasu na dane konkretne zadanie i ono się już tam, wiesz. Tak nawiasem, bo dla osób, które będą korzystały z tego potem, ja na przykład z tego korzystam, na przykład w Jirze też się ten przycisk pojawia. O, no świetnie. Więc ja na przykład, kiedy zaczynam jakby brać jakieś zadanie z Jiry, to po prostu klikam sobie na tym przycisku i on od razu mi dodaje dodatkowe zadanie z pracy, o tytule z Jiry i tak dalej. Więc potem mogę bardzo łatwo sprawdzić, okej, to zadanie z Jiry zajęło mi dokładnie tyle czasu. Nie? No i to się oczywiście, że przydaje w pracy, szczególnie jeżeli na przykład masz w pracy, musisz rozliczać tak zwane minutki, nie? Że musisz wpisać faktycznie, ile czasu zajęło ci dane zadanie. To mi się to nie podobało. To w sensie ja wiem, ja bardzo mocno... Niestety wiesz, nie zawsze pracujemy w miejscach, które nam się podobają i zasady, musimy pewne zasady po prostu przyjąć na siebie. Natomiast ja... Widzisz, ja na przykład... nigdy bym się tym, co tutaj wpisuję, nie podzielił z nikim. A to dlatego, że ja tam wpisuję wszystko szczerze, nie? Jakby to potrzeba... to brzmi... chodzi mi o to, że... powiedziałem przy tym, że wiesz, że mam 5,5 godziny pracy. Nie? No. Pracodawca płaci mi niby za 7,5, no nie? Z drugiej strony jakby wszyscy racjonalni ludzie wiedzą, że nie da się przez 7,5 godziny pracować non-stop, no nie? Zawsze są jakieś przerwy, czy zawsze są jakieś dystrakcje i tak dalej. I teraz mówię o tym, że ja tak wypowiadam szczerze, to znaczy ja wpisuję tam naprawdę to, ile pracuję co do minuty. Nie? No tak, Więc więc w sytuacji, w której po prostu nie chcę się tym dzielić z nikim, bo uważam, że to są rzeczy, wiesz, jak idę do toalety, to wyłączam tracker, nie? I teraz jakbym miał pracować i ktoś bym kazał mi ten czas trackować, to prawdopodobnie tego bym nie robił, nie? No, przegięcie, Bo jest dyskusja, bo jestem 100% pewien, że gdyby taka dyskusja się odbywała na zasadzie, ktoś by miałbym trackować czas na zasadzie: dlaczego masz wytrakowanych 6,5 godziny zamiast 8, no nie? Ja mówię, no ale robiłem się, jadłem obiad, no nie? Wiesz, w sensie, to nie jest dyskusja, którą chcę prowadzić z kimkolwiek, nie? Oczywiście. Że dlaczego nie wytrakowałem tyle, bo zjadłem obiad, nie? To jest denerwujące. Dlatego nigdy bym się tymi danymi z nikim nie podzielił. No, rozumiem. Oprócz się, z tobą się dzielę, bo to ty akurat widzisz niektóre z tych rzeczy, nie? Natomiast ja wrócę do tego, że ja zacząłem z tych obu narzędzi korzystać. Tak się złożyło, bo zacząłeś krzyczeć na tego Todoista, że o, musisz zainstalować, spróbujmy, zobaczmy, przerzućmy się, nie? Znaczy ja tak naprawdę raczej obserwowałem, jak ty się przenosisz i co chwila mi podpowiadałeś, że o, można tu zrobić coś tam, można Wojtek, tu zrobić mam coś tipa. Tam. Można wiesz, tu, że... Mam tipa, mam coś tam. Wiesz, ale teraz mam tipa, autentycznie. Wiesz, przecinek, że Todoiście, jak piszesz zadanie, to możesz używać w tytule zadania markdown. I teraz mówisz, ale kto używa Marydą? W ogóle o co chodzi? Co ty to nie mówisz? Słuchaj, robisz tak. Kwadratowy nawias. Zaczynasz wpisywać na przykład wejdź na forum jesuos.pl. Zamykasz kwadratowy nawias. Nie robisz spacji, tylko otwierasz normalny nawias i wpisujesz sobie HTTPS. Będzie linkiem? Będzie linkiem. I teraz ja na przykład mam listę podcastów, które chciałbym przesłuchać. I nie dodaję ich sobie wszystkich do Pocket Cast po prostu, bo jak widzę, że mam w kolejce 4,5 tysiąca podcastów, to mnie to po prostu boli. Rozumiem. Więc mam w mam projekt Kultura i w nim podprojekt podcasty i teraz ja sobie dodałem tam podcasty i teraz każdy z tych podcastów jest linkiem do Pocket Casts. No.
I właśnie wpisywałem je w taki sposób, że wpisuję sobie tytuł i dodaję dodatkowy link. Potem sobie je posegregowałem w ogóle priorytetami i tak dalej, że na przykład, wiesz, jak skończę słuchać, no to tam na przykład mam Back to Work, no nie, które chcę przesłuchać. No i stwierdziłem, że to jest wysoki priorytet, więc dodałem mu wysoki priorytet po prostu w samej górze. No, ale możesz dodawać linki do zadań jako markdown, no nie, więc możesz sobie zrobić ładnie przeformatowane zadanie, które jest po prostu linkiem, no nie? Spoko. Wracając do... Oczywiście, słucham cię. Słucham, halo. Nie, bo ja zacząłem korzystać z tych dwóch narzędzi trochę do ogarnięcia chaosu, który się zaczął w moim życiu dziać, to znaczy trochę więcej, zacząłem być zaangażowany w trochę więcej rzeczy, tak generalnie, różnych projektów. Z jednej strony w pracy robię coraz więcej też różnego rodzaju rzeczy, które też można podzielić na takie mini projekty, nie? Z drugiej strony w podcaście zaczyna się dziać coraz więcej rzeczy, więc tu też mam oddzielne projekty i jakoś muszę to ogarnąć. Do tego dochodzi pan Darek Rosiak, zresztą pojawił się nowy odcinek raportu o stanie świata i faktycznie ten projekt wygląda na to, że absolutnie będzie kontynuowany, więc i ja nadal będę zaangażowany, więc gdzieś tam to też jest rzecz, w którą, wiesz, wkładam ręce. I im więcej takich rzeczy się pojawia, no to tym więcej jakby porządku potrzebuję sam i właśnie nie w swojej głowie, bo żeby mieć porządek w głowie, to ja muszę to wyrzucić na papier, nie? I tym moim papierem wirtualnym jest właśnie Todoist, a do tego Toggle mi pozwolił, bo teraz ze względu na koronawirusa, znowu wrócimy do tematu tego, którego zaczęliśmy, u nas zdecydowaliśmy, że będziemy przez najbliższy czas pracować z domu. I już mieliśmy przez takie kilka momentów, w których rzeczywiście pracowaliśmy tam z rzędu, tam nie wiem, 2 czy 3 dni. Ja na przykład tak pracowałem, bo był u nas remont i musiałem go doglądać, ale przy okazji oczywiście cały czas miałem home office. I w momencie, kiedy mam home office, ja uwielbiam pracować z domu i naprawdę bardzo to lubię. Natomiast niestety to wymaga ode mnie dużo większego... Może nie skupienia? Wymaga ode mnie jakby, wiesz, skupienia się na konkretnym jednym zadaniu. O, i generalnie klimat domowy mi to umożliwia, bo wiesz, w biurze to jest tak różnie, nie? Że z jednej strony coś tam niby robisz, a z drugiej ktoś się odezwie i ty odwracasz głowę i teraz przez chwilę gadacie o czymś, później wracasz do komputera i wiesz, jakby kontynuujesz zadanie, które miałeś, ale ten to switchowanie się między casualową rozmową, strasznie dużo mówię angielskich słów, będą mnie ścigać za to, ale... Spoko, Wojtek, ja mam chyba gorzej, mów dalej. No. W każdym razie, wiesz, jakby no to wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak multitasking, już to dawno żeśmy przerobili. Jeżeli chcesz coś zrobić konkretnego, to po prostu musisz się na tym skupić przynajmniej przez te 25 minut, czyli mamy tą technikę Pomodoro i później możesz... Swoją drogą, wiesz, że to ogólnie z tym działa? Wiem, że ma taką funkcję. Ja co prawda jeszcze tego nie odkryłem, jeszcze nie dłubałem przy tym, ale szczerze mówiąc nawet mi to nie jest potrzebne, bo w momencie, kiedy zacząłem trakować czas moich rzeczy, czyli takich konkretnych zadań, które robię i jakby wymusiłem na sobie wpisywanie faktycznie każdej rzeczy, którą robię i która powinna być strakowana. Czyli nawet jeżeli zmieniam na szybko jakieś zadanie, zupełnie głupi przykład, robię coś, jakąś jedną rzecz i ktoś pisze na czacie naszym na stronie i ja generalnie ten czat obsługuję, on jest tam nie zawsze włączony, ale jak jest włączony, no to ja jestem przy tym czacie na stronie, nie? I teraz ktoś to napisał. Ktoś pisze, pokaż stópki. Na przykład. I ja, naturalne jest to, że muszę trochę rzucić to zadanie, które robiłem do tej pory i przerzucić się na czat, no bo wiadomo, że w momencie, kiedy ktoś pisze, no to oczekuje odpowiedzi dość szybko, bo nad tym polega czat, nie? Więc oczywiście przełączam się na Toggle. Okej, to teraz robię czat na stronie, nie? I działam, pomagam, super, sprawa zamknięta, przełączam się na zadanie, które robiłem wcześniej. I teraz... Oczywiście czat jest bardzo specyficzny, ale pokazuje, w jaki sposób działa Toggle i to, jak ja działam na Toggle. Czyli jeżeli cokolwiek mnie rozproszy, wymusi nade mnie zmianę zadania na inne, to ja to zawsze trakuję. I
okazuje się jakby pod koniec dnia, po takich dwóch, trzech dniach trakowania czasu, że ja miałem takie, zdarzały się momenty, w których miałem po dwie, trzy, cztery minuty na jakieś mikro zadanie i później lista zadań, która wiesz, stworzyła się z danego dnia, była bardzo długa, ale de facto to były bardzo krótko okresowe jakby mini zadanka, nie? Więc... Wiesz, że to jest coś takiego jak context switching w ogóle? Znasz w ogóle to założenie? Nie wiem, co to chodzi jest. Chodzi o to, że jak jesteś w stanie głębokiego fokusu i robisz jakieś zadanie i wybije cię taka sytuacja, że zmieniasz fokus na zmieniasz kontekst na to, żeby zająć się swoim zadaniem, jakby tym właśnie czatem, załóżmy. No. To potem powrót do tego zadania, przy którym pracowałeś, zajmuje ci więcej czasu, niż gdybyś tam zadanie skończył i przeszedł do następnego, nie? Tak. I teraz jest coś takiego w ogóle, gdzieś to czytałem, że jesteś w stanie w ogóle sam mózgiem obejmować tak, że jeśli masz jedno zadanie, to jesteś w stanie mu poświęcić tam 90% swojego mózgu, nie? Aha. Jak masz dwa zadania, to poświęcasz obu zadaniom po 40, a 20 tracisz na context switching, nie? I tak dalej. Im więcej jakby bardziej się w trakcie dnia jakby przeskakujesz, tym więcej czasu tracisz faktycznie na to, żeby się ten... I sam fokus jakby, czyli to jak działa twój mózg w kontekście jakby, wiesz, skupiania się na jednym zadaniu działa trochę podobnie do snu. To znaczy, jak śpisz, jak idziesz spać, to nie możesz od razu iść spać. W sensie, jeśli idziesz spać i od razu trafiasz do czwartej fazy, czy tam do trzeciej fazy głębokiego snu, to znaczy, że generalnie masz problemy ze snem. Ale nie możesz po prostu zacząć spać od razu i wejść w głęboki sen. W sensie, to tak nie działa. Okay. Dokładnie tak samo jest z fokusem. To znaczy, musisz przejść przez te wszystkie fazy, jakby powiedzmy, poświęcić musisz ten czas, małego żeby... skupienia, żeby tak, wejść żeby to w głębokie. W głębokie skupienie. I teraz, jeśli cię wyciągnie ten czat, to znowu, jak wracasz do tego zadania, to musisz znowu poświęcić czas na zasadzie, żeby się skupić na tym, co tam robisz. Jasne. Context switching, ja zaraz sobie spróbuję to znaleźć. No, to podlinkuj koniecznie. Natomiast po tych trzech dniach mniej więcej, kiedy widziałem, jak te listy zadań, wiesz, puchną i jest ich takich drobnych zadanek jest bardzo dużo, to automatycznie trochę, w sensie nie wiem, na ile to było świadome, ale zacząłem na przykład mniej angażować się w rozmowy biurowe. To jest bardzo ciekawe, że po prostu jeżeli byłem skupiony na jakiejś rzeczy i ktoś coś mówił, to dopóki jakby nie zwrócił się bezpośrednio do mnie, no bo to czasem jest takie, że wiesz, gadanko, nie? I tyle. To ja po prostu pomijałem słuchem, że tak powiem, tą rozmowę i kontynuowałem jakby pracę nad danym zadaniem i częściowo na pewno działało to, że nie chciało mi się tego wpisywać, że teraz to zmieniam i teraz to gadam z ludźmi. No to jest bardzo ładna metoda. Samo i to się sprawdza w wielu rzeczach. To się sprawdza, nie wiem, no właśnie cokolwiek, jeżeli musisz wpisywać, czyli na przykład jak masz aplikację do liczenia kalorii, nie? I jest już wieczór i tak czujesz, no coś bym jeszcze kąsnął, nie? Ale świadomość tego, że no dobra, to coś kąsnął, będziesz musiał wpisać do aplikacji, znaleźć ile to ma kalorii i odpowiednio wyliczyć i zważyć najlepiej, ile faktycznie tego zjadłeś. No to ci się odechciewa jeść, nie? I ostatecznie, wiesz, wychodzi na to, że chudniesz. I faktycznie z tym liczeniem czasu jest sytuacja podobna. Jak nie chce mi się zmieniać, to ja już jakby przez to, że nie chce mi się zmieniać tego trackera czasu, to ja chcę, dobra, skończę to zadanie, skupię się ostatecznie, skończę to zadanie, kliknę stop i będę wiedział, że raz, że mogę je odznaczyć w todoiście, super, ale dwa, faktycznie ono najprawdopodobniej zostało skończone dużo szybciej, niż by było, gdybym tak, wiesz, skakał w jedną i drugą stronę. Możecie w pracy wprowadzić taką może zasadę, że jak ktoś ma słuchawki na uszach, to nie powinno się do niego podchodzić. A i to jest też ciekawe, że ja nie używam słuchawek na uszy w pracy. Wiesz dlaczego? To jest bardzo śmieszny, naprawdę śmieszny powód. Bo ja jestem pracowym DJ-em. Dlaczego jestem pracowym DJ-em? Bo jestem jedyny, który miał pieniądze na to, żeby mieć aplikację pod tytułem Airfoil, która umożliwia puszczanie muzyki jednocześnie na dwa głośniki, które u nas w biurze są, a te dwa głośniki niestety obsługują tylko AirPlay 1,
a nie AirPlay 2, bo gdyby był AirPlay 2, no to można to zrobić po prostu systemowo, ale jeżeli masz AirPlay 1, to potrzebujesz dodatkowej aplikacji i AirFoil to ogarnia. No i oczywiście kto ma taką aplikację? Wojtunio, więc Wojtunio jest DJ-em. No jak Wojtunio jest DJ-em i założy słuchawki, no to niestety, ale DJ-owanie się kończy, więc morale w biurze spadają, więc no nie mogę sobie... Ludzie odchodzą z pracy. Ludzie odchodzą, no dokładnie. Więc no, niestety na moich barkach stoi po prostu ogromna odpowiedzialność za to, żeby ludzie się dobrze czuli w pracy. Także no, myślę, że to zrozumiesz. Czy dobrze się bawicie? Dla ciebie mam taką metodę, że zawsze możesz sobie puścić słuchawki, założyć sobie słuchawki AirPodsy albo po prostu AirPodsy w uszy na zasadzie, jeśli mam słuchawki w uszach, to znaczy, że jestem w deep focusie. Nie, no poza tym tego, mogę teoretycznie muzyki. Słuchać czegoś z telefonu, a puszczać tak. Z komputera, nie? Tak, tak. No ja bym nie wytrzymał w biurze, w którym gra muzyka. No to u nas tak jakoś, wiesz, jest spoko. Ja rozumiem, u mnie w pracy często w piątki puszczają muzykę, w sensie około 16 zaczyna, mają tam Sonosy i zaczyna lecieć muzyka i jak zaczyna lecieć muzyka, to mówię, okej, okay, that's it, koniec dnia, w sensie jakby jest godzina 16, ale ja nawet słyszę przez moje słuchawki, które mam do usz, no nie? Więc mówię, dobra, mam po prostu dość i jakby nara, to jest jakby wasza wina, dlatego w piątki mam gorszy tracking, bo po prostu nie pozwalacie mi normalnie pracować, nie? No, jasne, rozumiem to. No jeżeli o mnie chodzi, to mam wrażenie, że liczenie czasu mi pomaga właśnie w takim ogarnięciu i większym skupieniu nad pojedynczymi zadaniami. Todoist już mi pomaga na innym poziomie trochę, znaczy jest dla mnie odpowiednikiem Thingsów i jeszcze nie wlazłem w ten świat automatyzacji, ale wiem, że mnie to czeka i na pewno jeszcze się w tym pobawię, natomiast tandem właśnie Togla z Todoistem muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi tutaj działa i też ja nie trakuję wszystkiego. Jak na przykład kwestie jest losowe, czasem trakuje, czasem nie, jeszcze tak nie do końca się przyzwyczaiłem do tego, żeby faktycznie to włączać, ale w pracy na przykład to jest, to robię to bardzo aktywnie i faktycznie staram się tego pilnować. Wiesz, kiedy będzie ci łatwiej trakować rzeczy jest losowe? Kiedy zawsze będziesz miał, kiedy wszystkie rzeczy jest losowe będziesz miał wpisane w Todoiście, bo wtedy automatycznie może. Jak będziesz miał wszystko do zrobienia w Todoiście, to automatycznie masz ten przycisk, więc mówisz, no nacisnę, tak. Zobaczę, co się stanie. Jasne. No, to myślę, że to może być jakaś odpowiedź. No. Okay. I myślę, Wojtek, że to jest moment, w którym możemy powiedzieć basta. Basta. Nie dajcie się koronawirusowi. Kochani, jedyna rada, naprawdę myjcie ręce, myjcie mydłem i często. Jak jesteście na mieście, to nie wiem, jak dotykaliście rurek metalowych gdzieś tam w komunikacji, to ręce trzymajcie przy sobie i nie dotykajcie swojej własnej twarzy i wszystko będzie git, no. Jak ktoś kicha, no to po prostu odejdźcie od tej osoby i dajcie jej umrzeć, no. Sorry, Wojtek, sobie bardzo szybko poszło w czarną stronę. Ja życzę miłego dnia i miłego wieczoru. Mam tutaj taki specjalny obrazek, jest w opisie naszego odcinka, więc zachęcam do naciśnięcia na przycisk. Okej. Okay. Pozdrawiam ciepło i słyszymy się już za tydzień albo za chwilkę w kolejnym After Darku, także naraska. Naraska. Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety. Bzdety 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 i bzdety.